Ewangelii według świętego Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Szanowni Państwo, w nadchodzącym roku liturgicznym będziemy w Kościele Katolickim czytać i słuchać Ewangelii według świętego Łukasza. Jak słyszeliśmy, autor twierdzi, że zadał sobie trud zbadania autentyczności opowieści o tym wszystkim, co Jezus opowiedział i co uczynił. Parafrazując ewangelistę, chcę powiedzieć, że postanowiłem również i ja, wykorzystując okazję spędzenia blisko roku w Jerozolimie, odwiedzić przynajmniej niektóre miejsca tak ważne dla naszej wiedzy o Jezusie i naszej wiary w Niego. Chcę w tych miejscach poszukać odpowiedzi, która nurtowała również adresata Łukaszowej Ewangelii, a mianowicie kim był ów wędrowny rabin z Nazaretu zwany Jezusem Chrystusem. Wydarzenia sprzed ponad 2000 lat zmieniły historię świata, a także historię niejednego z nas. Dziś ponad 2,5 miliarda ludzi na świecie ciągle przyznaje się do tego Syna Maryi. Jeśli doliczymy do tej liczby muzułmanów wierzących, że Jezus był prorokiem posłanym od Boga, to możemy powiedzieć, że ponad połowa ludzkości zna jakąś opowieść o Jezusie, chociaż nie wszyscy uznają Go za Mesjasza i Syna Bożego. Czy uda nam się odkryć jakieś Jego materialne ślady tu, na tej ziemi, którą nazywamy Ziemią Świętą? Na ziemi, którą Bóg wybrał sobie jako miejsce objawienia siebie i swojej miłości do każdego człowieka? Swoją opowieść o Jezusie Święty Łukasz zaczyna właśnie tu, w Jerozolimie. To tu, w świątyni jerozolimskiej, archanioł Gabriel objawił kapłanowi Zachariaszowi, że urodzi mu się syn, Jan. Dzisiaj na tym miejscu stoi charakterystyczny meczet skały ze swoją złotą kopułą, wybudowany przez kalifa Al-Malika w VII wieku po Chrystusie. Złota kopuła, którą widzicie za moimi plecami, skrywa w sobie też tajemniczą skałę, na której Abraham, ojciec wszystkich Semitów, a także ojciec naszej wiary, miał złożyć Bogu w krwawej ofierze swojego jedynego syna Izaaka. Wzgórze to nazywa się Moria. Chociaż zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela jest tylko preludium do Łukaszowej opowieści o Jezusie, to właśnie na to miasto skierowana jest uwaga ewangelisty. Jezus Łukasza jest pielgrzymem wędrującym z Galilei do Jerozolimy. Tam, na Górze Oliwnej, dominującej nad miastem, Jezus zamieszkał u swojego przyjaciela Łazarza oraz Marty i Marii. To tam nauczył uczniów modlitwy pańskiej, którą wszyscy dobrze znamy. Na Górze Oliwnej również zapłakał nad miastem, które nie poznało czasu swojego nawiedzenia przez samego Boga. I to tutaj miało się dokonać najważniejsze dzieło życia Chrystusa Jezusa, a mianowicie Jego zbawcza śmierć na krzyżu, złożenie do grobu i zmartwychwstanie oraz w niebo wstąpienie. Tę tajemnicę skrywają w sobie dwie ciemne kopuły, jakie widzicie za moimi plecami. Mniejsza skrywa w sobie wzgórze zwane Golgotą. Oznaczona ona jest dominującym krzyżem. Jest to miejsce czaszki. Większa zaś kryje w sobie edykułę pustego grobu Jezusa Chrystusa. Jest większa, bo ostatnim słowem Boga nigdy nie jest śmierć, ale życie. To z tego miasta, ze szczytu Góry Oliwnej, znajdującej się po drugiej stronie doliny zwanej Doliną Cedronu, Jezus wstąpił do nieba. Również tutaj, w okolicy tak zwanego Syjonu Chrześcijańskiego, który widać w głębi po mojej lewej stronie, dokonało się zesłanie Ducha Świętego.
zainaugurowało ono nowy etap w życiu 12 mężów z Galilei, którzy zostawili za sobą swoje domy, aby związać się na śmierć i życie z wędrownym rabinem Jeszuą ben Józef be Nazaret. Z tego miasta wyruszą w świat uczniowie Jezusa, aby niestrudzenie głosić, że to On jest zapowiadanym Mesjaszem, Synem Bożym. Już u swojego zarania to miasto było owiane nimbem tajemnicy. Pierwsze ślady Jerozolimy pojawiają się już gdzieś około 2400 roku przed Chrystusem na terenie dzisiejszej Syrii, jakieś 55 kilometrów na północ od Aleppo. Na odkrytych tam glinianych tabliczkach ze stanowiska archeologicznego Tel Mardik odczytano nazwę Ur-Salimum. Ur może znaczyć tyle samo co miasto, ale może być też imieniem tajemniczego bóstwa amorejskiego Ur. Człon drugi, Salimum, znaczy tyle co pokój lub zadowolenie. Zatem nazwa miasta może znaczyć miasto pokoju lub, uwaga, Boga Ur zadowolono. Starożytni władcy Egiptu z 1900 roku przed Chrystusem również znali to miasto, jak i ich dwóch królów. Gdzieś około 1375 roku przed Chrystusem faraon z 18 dynastii pisze do zarządcy miasta Ur-Salimum, aby ten uporządkował życie tajemniczego plemienia nomadów zwanego Habiru. Naukowcy dzisiaj twierdzą, że owi Habiru byli antenatami Izraelitów. Bo Habiru może znaczyć tyle co Hebrew albo Iwrit, czyli Jewrej, czyli Żyd. Do naszej wyobraźni przemawia jednak lepiej wydarzenie z życia Abrahama, gdy po zwycięskiej bitwie na jego spotkanie wyszedł król Szalemu, czyli miasta pokoju, i przywitał go błogosławieństwem oraz chlebem i winem. Stąd miasto to nazywamy miastem pokoju, chociaż w swojej wielowiekowej i wielopiętrowej historii doznawało i doznaje ciągłych niepokojów. Ponad 18 razy Jerozolima była burzona i odbudowywana. Na jednych gruzach powstawały nowe budynki, by później zostać zniszczone i by dać życie nowym budynkom, kościołom, meczetom, murom, kaplicom, hotelom, domom. Najbardziej spektakularne zburzenia Jerozolimy miały miejsce dwukrotnie i miały one znaczenie teologiczne. Pierwszy raz w 587 roku to miasto najechał król babiloński Nabuchodonozor, zburzył je, a mieszkańców powlókł w kajdanach do niewoli babilońskiej. Po raz drugi w roku 70 po Chrystusie miasto to zburzył generał rzymski Tytus i osadził tutaj 10 legion rzymski zwany Fretensis. Według Ewangelii to ostatnie wydarzenie zostało zapowiedziane przez samego Jezusa. Po kolejnym zburzeniu w 135 roku Jerozolima została nazwana Aelia Capitolina i miała stracić całkowicie na swoim znaczeniu w tym regionie, a region ten imperator rzymski Hadrian nazwał Palestyną. Nazwa Jerozolima może też znaczyć tyle co zbudowana przez Boga Salemu albo skała pokoju. Może również znaczyć dziedzictwo pokoju lub dziedzictwo Salomona, albo też wizja pokoju. Po hebrajsku nazywa się Jerusalem, ale Arabowie nie powiedzą o niej inaczej jak Al-Quds, czyli po prostu święte. Dla nas też jest i zawsze będzie ono świętym miastem. Ma ono też inne nazwy, takie jak Syjon, Ariel, miasto Dawidowe. Rabini mówią, że kiedy Bóg stworzył 10 miar piękna, to 9 miarami obdarzył Jerozolimę, a 1 miarę zostawił dla reszty świata. Może tak łatwo, dlatego tak łatwo zapada się tutaj na syndrom tak zwanej choroby jerozolimskiej. Kto raz tu przyjedzie i zakocha się w tym mieście, ten zawsze chce tutaj wrócić lub pozostać tutaj do końca swoich ziemskich dni. Jezus nie został tutaj, ale pamięć o Nim pozostała. Przyszedł, aby tutaj umrzeć na drzewie krzyża, a zmartwychwstając zwyciężyć śmierć i w ten sposób zainaugurować
nowy kult Boga poprzez oddawanie Bogu czci w duchu i prawdzie, a nie tylko ograniczając ten kult do jednego miejsca i jedynego miasta. Przyszedł tutaj, aby przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zburzyć mur wrogości, jaki najpierw oddzielał Żydów od pogan, a dzisiaj niestety ciągle dzieli ludzi między sobą. I właśnie mury Jerozolimy działają na wyobraźnię pielgrzymów, skrywając w sobie wiele tajemnic. Przede wszystkim wielu ludzi poddaje w wątpliwość prawdziwość relacji o zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego. Mimo to nikt przy zdrowych zmysłach nie ma wątpliwości, że 14 dnia miesiąca Nisan, gdzieś około 30 roku nowej ery chrześcijańskiej, poza murami świętego miasta Dawidowego, tam umarł straszną śmiercią krzyżową człowiek, który nigdy nikomu nic złego nie uczynił. Umarł podwójnie skazany. Najpierw na krzyżową torturę, ale też skazany na wykluczenie ze społeczności wiernych. Ale jego miejsce śmierci i grób, który okazał się pusty, natychmiast stały się miejscem kultu. Dzisiejsze mury Jerozolimy zostały wzniesione z inspiracji otomańskiego sułtana Sulejmana Wspaniałego w 1537 roku. Sułtan ten chciał, aby w obrębie murów zdobytego przez niego miasta znalazły się wszystkie miejsca kultu chrześcijańskiego, a więc także Golgota i Grób Pański. I paradoksalnie w ten sposób w centrum ówczesnej muzułmańskiej Jerozolimy stanęła Bazylika Grobu Pańskiego, poświęcona temu, którego ukrzyżowano poza miastem. Ten, którego przeznaczeniem było umrzeć jako wykluczony ze społeczności żydowskiej, znalazł miejsce w centrum miasta, ale przede wszystkim w centrum ludzkości. Oczywiście centrum współczesnej Jerozolimy znajduje się poza Starym Miastem, ale to właśnie tutaj, na Starym Mieście, mocniej biją serca ludzi szukających śladów Jezusa. Dzisiaj już nikt nie kwestionuje historyczności Jezusa. Aż 9 niechrześcijańskich historyków i pisarzy starożytności wspomina o Jezusie w ciągu 150 lat od Jego śmierci, czyli tyle samo, ile wspomina współczesnego mu imperatora rzymskiego Tyberiusza, Cezara. Ponadto ponad 5800 manuskryptów Nowego Testamentu mówi nam o życiu i słowach Jezusa. To znacznie więcej niż w przypadku jakiejkolwiek innej osoby w historii starożytnej. Niemniej ciągle wisi w powietrzu pytanie, kim naprawdę był Jezus z Nazaretu? I właśnie to pytanie będzie powracało jak refren w Ewangelii według świętego Łukasza i nurtowało wszystkich, których drogi życiowe albo wprost skrzyżowały się z drogą Jezusa, albo docierały o nich wieści o Jezusie, tak jak to miało miejsce w wypadku jego oponentów. To samo pytanie będzie przewijało się w naszych cotygodniowych, mam nadzieję, spotkaniach. Za kogo uważamy Jezusa? Dzisiaj nie możemy dosłownie dotknąć materialnych Jego śladów. Niewiele z nich pozostało, ale możemy przynajmniej odbyć podróż do miejsc zapisanych w Biblii, potwierdzonych tradycją, po to, by oczyma wyobraźni zobaczyć tamten świat i tego, który go zmienił bezpowrotnie. I jest wielkie prawdopodobieństwo, że oczy wyobraźni mogą stać się naszymi oczami wiary, a wtedy uznamy go za naszego Zbawiciela. Ale zanim powiemy o nim, że jest królem wszechświata, musimy go wpierw spotkać jako człowieka. Bo jak mówi święty Augustyn, kto kroczy śladami Chrystusa człowieka, ten dochodzi do Boga. Dla Deonu ojciec Wiesław Dawidowski, augustianin, Jerozolima.